Siemaneczko, jestem Pepiotym Games. Witam Was w grze Farming Simulator 22 na nowej serii, która rozpoczyna się dziś. A nazwa tej serii to Gospodarstwo Rejestracji. Czemu taka nazwa? Taka wynatwórcza. Ale przede wszystkim jest spowodowane jedną zasadniczą sytuacją. Mianowicie mamy 150 tysięcy kredytu. Z czemu to właśnie? A z samego właśnie tytułu Gospodarstwa Licytacji. Gospodarstwo Licytacji na małych maszynach, które Wam zaraz pokażę. Tytuł dość chwytliwy z tego względu, że chcę troszeczkę inaczej podejść do danej rozgrywki w tym farmingu. Nie tak jak większość, tylko można powiedzieć, lecę z dużego, powiedzmy, poziomu. Czyli od razu z kredytem 150 tysięcy na start. Więc spoko. Więc naprawdę będzie ciekawe. Więc troszeczkę inaczej. Zobaczymy, ale co? Widzicie, możecie poznawać tą mapkę. Jesteśmy ogólnie na mapce Pojezierze Gostyńskie. Ogrywamy to na Pojezierzu Gostyńskim, gdyż bardzo mi ta mapka siadła. Z tego względu, że mam po prostu dodatkowe uprawy, które bardzo lubię. Czyli żyto na kiszonkę, lucerne bodajże, musiałem dokładnie teraz sprawdzić. Ale na pewno wszyscy już o tym wiedzą. Mam ikoniczynę. No i to przeżyto. Trzy uprawy, a bardzo, przepraszam, cztery uprawy. Nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć upraw, przepraszam. Pięć upraw dodatkowych. Dlatego bardzo mi to odda. I poczuję się jak, tak można powiedzieć, jak w realu. Ale tak. Lecimy w gospodarstwo fajny ma żywopłot. A czemu też taki, można powiedzieć, po wstępie to gospodarstwo licytacji. Praktycznie gospodarstwo jest małe, posiadamy. Na ten moment, na czas początkowy rozgrywki, posiadamy cztery pola. W tym jest jedna łąka. I chyba ziemniaki niezebrane. Usknięte ziemniaki. Trudno. Aż tak dobitnie z tego nie ogarnąłem. Nie będę oszukiwał. Ale wiadomo, było gospodarstwo licytacji, więc nie mogli zebrać tych ziemniaków. Więc tak, lecimy. Lecimy sobie pięknie między żywopłotem do naszego domu, jak widzicie. Mamy domy, piękny domy. Domek oryginalny, który tu powstał. Jak widzicie, ogólnie jesteśmy na polach między środku pól 198 i 207, więc to mapka podstawowa. No i na jakie maszynka będziemy ogrywać? To też jest ciekawe, bo zaczynamy z dwoma 30-kami. Tak, proszę Państwa, zaczynamy z jedną 30-ką M-ką, no i jedną 30-ką zwykłą, można powiedzieć. Jedna z kabiną, druga bez, jedna z turem, druga nie. Coś innego. Coś bardzo innego. Z początku pomysł miał być troszeczkę inaczej. Miał być zrealizowany, ale myślę, że też fajnie to wypali. Bo takiego czegoś jeszcze z początku farminga nigdy nie miałem. Odkąd grałem w zasadzie z tyle lat farmingi, nigdy nie grałem na samych podstawowych 30-kach. Także. Co jest ważną rzeczą odnośnie tej gry, gramy na poziomie normalnym. Tam wiadomo, jakieś ustawienia będę musiał sobie pozmieniać. Gramy ogólnie na wałowaniu, na zbieraniu kamieni, na wapnowaniu i na chwastach. Oczywiście jeszcze także konieczna orka. Niszczenie plonów oczywiście wyłączam, żeby po prostu z tego zarobić. Tam widzicie oborę, jest obora postawiona, ale
tej oborze nie posiadamy na ten moment nic. Dlatego jest aż 50 tysięcy na start. Tak, aż 50 tysięcy na start tego względu. Więc będziemy musieli jeszcze na część tych pieniędzy kupić krowy. Ale żeby kupić krowy, musimy mieć siano. A żeby mieć siano, musimy mieć sianokosy. Więc trzeba będzie trochę się pomęczyć. Ale myślę, że bardzo, bardzo przyjemnie. Wspomniane 2.30, lecimy. Nawet co w garażach, to niech będzie. A ja lecę tutaj, bo mam także kombajn Deutz Far M66 i jadę do niego. To jest wszystko w licytacji. Gościu się zadłużył ogólnie na duże pieniądze i go zlicytowali, a mi się udało wyrwać tą całą ziemię za wspomniane 100 tysięcy, można powiedzieć w zasadzie, powiedzmy, no bo 50 tysięcy to jak widzicie jest na naszym koncie. Więc gospodarstwo licytacji, na kredycie jesteśmy, więc tak, 30 umówiona. Więc lecimy sobie po kolei. Tutaj jest garaż ogólnie, jak widzicie, jest siewka, parę materiałów budowlanych, także tutaj w środku w razie potrzeby jest siewacz, lejek, 300, myślę na początek sam raz. Do tego lecimy następne wrota. Mamy przetrząsarkę i mamy, można powiedzieć, przetrząsarkę pająka, tak zwanego, mianowicie tak się umie, mówi było w okolicy. Opyskiwacz filmetu 400, psemka, belka. Więc no, nie za duże maszynki na początek, ale wiadomo, to jest 30, to są 30, więc nie ma co oczekiwać, że będziemy robić, wiadomo, cuda, tak? Więc będziemy musieli mieć takie maszynki, żeby po prostu te wszystkie dały sobie radę. No, otwieramy następnie drzwi. A te niestety są puste. To jest, są jeszcze pełne? Nie wiem tego. Nie, tutaj są puste. Ale widzicie, fajne garaże. Tutaj mamy, no kurna, co jest to? Prota. Z tym bieganiem. Tam widzicie, tutaj wstępnie też mamy warsztat, więc mamy swoją biatakę z tą, jakieś tam narzędzia, więc mamy swój warsztat i będziemy sobie przyjeżdżać i naprawiać wszystkie maszyny. Lecimy sobie do następnego garażu, tak? Więc lecimy, otwieramy. Czekajcie, bo mi się tak trochę drażni. Mamy tak, kosiarkę. To jest prawdopodobnie mesko, ale wiadomo, o nazwie Lizard. 1,65 m. W bardzo dobrym stanie. Nowego mamy kultywator z bronami. 2 metry bodajże, bądź 2,1 metra. Mam nadzieję, że 30 będą dawać sobie radę. Bo to jest wszystko ogólnie od tego gospodarza, który tutaj właśnie posiada to wszystko. Więc macie kurna licytacja takiego gospodarstwa, no ale taka imensa tłucza. Taki pomysł. Mamy tutaj widzicie zgrabiaczkę Pottingera. Właśnie to mogę sobie przeczytać. A to jest, co to jest? Lizard, a jest Lizard. Tutaj też Lizard. Więc mówię, tutaj jest Pottingerka, gabareczka, mamy tutaj prasę. Para. Mamy naszego tutaj pięknego Poznaniaka, więc możemy sobie tu na spokojnie lecieć. I mamy tutaj jeszcze pochowane dwie maszyny. Mamy przyczepę D44. Nie jest kaczka, bo kaczka to było D35. Jedna przyczepka i mamy pług Unii Buskibowi. Wiadomo, 30. Na lekkiej ziemi jeszcze może te trójki jak ci mogę by pociągnęła, ale nie na ciężkiej ziemi. Więc nie ma co szaleć. No i posiadamy oczywiście beczkę do gnojowicy. Ona jest o pojemności 3000 litrów, bądź 2800 takiego. W bardzo dobrym stanie. Gospodarz kupił
nie wiadomo, płyną z falą gorące zalewajki, ale ja będę mówił, czemu gospodarza likwidowali i to wszystko, bo to, wiecie, jest tylko otoczka gospodarcza, a tu jeszcze jest wątek związany z czymś innym, bo wiadomo, na 100 tysięcy gospodarstwa w dzisiejszych czasach byśmy nie kupili. Ale to zaraz wam będę mówił, o co chodzi właśnie z tym. No i oczywiście orzutnik 3,5 tonowy. Jest to działa z Białostocka chyba. Nawet Białostocka jakoś tak. Nie będę zgadywał dokładnie nazwy, jak ona jest z realu. Ciężko mi powiedzieć. Więc tak. Ogólnie ogrodzenia żadnego nie posiadamy. To wszystko będzie później dobudowywane, będzie modernizowane, no bo o to będzie w zasadzie chodziło. A wracając, proszę Państwa, o co chodzi z tym, że można wywać było gospodarstwo za 100 tysięcy złotych? O powierzchni ziemi nie powiem. Aha, już muszę pewnie spauzować nagranie, bo zanim się teraz mi zapiszę, to chwilę czasu będzie, a zapomniałem wyłączyć zapisu. Wow, już się czytało. Jak wspomniałem, tu ziemi dużo nie było. Nie ma. Wiem, się to wszystko w całości. Aha, tutaj nie ma nawet wpisane tego. Nie wiem, tego moda, będę się poprawić. Ale z tego, co mi się kojarzy, to jest w okolicach 5 hektarów. To było. Na domu będę później sobie delikatnie sprawdzał modem. Ale 5 hektarów, 100 tysięcy plus maszyny, lekka ziemia, więc tutaj też nie liczę, że będzie to jakiśkolwiek rzepak, bo nie idę w tą tendencję sprzedażową. Ale tu już będę mówił jeszcze za moment. Wracając. Gościu posiadał firmę, która dobrze prosperowała. Gościu w swoim międzyczasie tutaj obrabiał, bardziej ojciec obrabiał ziemię, ale on już tą ziemię miał przypisaną. I gościu bardzo fajną, dobrą firmę miał, budowlaną. I wiadomo, bardzo dobrze prosperował, ale niestety jedna z inwestycji okazała się dość potężnym strzałem w kolano. Próbował chłopak z tego wybrnąć, ale niestety wszystkich funduszy no nie starczyło na to, by spłacić całość właśnie naciągnięcie tej pożyczki na budowę, czy tam nie, akurat tak dokładnie tego wam nie powiem, jak to wyglądało, ale po prostu nie dostał pieniędzy za wykonaną robotę, no i wiadomo, co musiał zrobić. Z tego, co tylko mu, jak wspomniałem, wiem, to jakiś herdzią, ale tak był niewystarczający, więc później rentowność całej firmy, no rzeczą oczywistą była taka, że musiał coś zrobić. Gospodarstwa jako taką nie mogli zrzucić, ale jeśli zamknął firmę, tutaj też zaczął później kombinować z tymi maszynami, chciał trochę modernizować, ale że kredytu nie dostał, no to zaczął dawać sobie brzyłę. Potężny tam jeszcze kredyt został, bo tam nie będę zgadywał ile. No i co? Tak wyszło, że po prostu już nie mieli z czego ściągać. Weszli na gospodarstwo i musieli licytować. I tak można powiedzieć, że wstępnie 100 tysięcy. Ja tak sobie mówię, 100 tysięcy, no bo mam 150 tysięcy kredytu. Wiadomo, że jeszcze mogłem wziąć mieć swoich pieniędzy, tak? Ale powiedzmy, że 100 tysięcy, że mamy tego kredytu, 150 tysięcy kredytu mamy na start, właśnie z tej ziemi, więc można powiedzieć, że 100 tysięcy tak gospodarstwo kosztowało, tak? Można tak powiedzieć, no bo patrząc nawet po samych landach, no te landy także nie są zbytnio tanie, tak? Więc no
Poszło to praktycznie za bezcen, ale myślę, że wiecie, wy teraz 100 tysięcy w cudzysłowie możecie przymknąć na to lekko oko, bo wiecie, ja to jeszcze dzisiaj dokończałem i wiecie, musiałem jakoś tam sobie to wymyślić w głowie, żeby wam to fajnie opowiedzieć. I wracając jeszcze do tematu związanego z tą całą wizją tego sejwa. Żebyście później się nie dziwili. Ogólnie, na początku wszystko, co będziemy zbierać, dosłownie wszystko, czy pszenicę, czy jęczmień, będziemy dawać jako paszę treściwą dla bydła. Czyli żadnych skupów, żadnych tutaj, żadnej otoczki sprzedawania, tylko typowo rzeczy później związane z krowami. Więc taka właśnie to będzie otoczka. Na samym początku oczywiście. Później oczywiście jak będzie namiot tego zboża, będziemy po prostu to sprzedawać. Na początku wszystko to, co będzie, czyli co zbierzemy, to inwestujemy dalej bydło i tak będzie właśnie to zrobione. Nie wiem, inwencja twórcza taka moja, z mojej strony myślę, że to będzie fajnie wyglądało. No bo będę też miał ciężej to zrobić, niż po prostu zebrać splony i sprzedać je na skupie. A wiadomo, że w życiu realnym na nim mówię, że wszyscy robią. Ale ja bynajmniej staram się dawać wasze teściwe z własnego gospodarstwa. Bo po co mam kupywać pasze w cudzysłowie niewiadomej jakości, wątpliwej jakości możliwe nawet, żeby później wiadomo, co mogłoby się stać ze zwierzętami. Tak właśnie samo będę postępował tu. Czy to będzie słuszne zagranie, czy nie, to się wszystko w praktyce okaże. Więc ile zbierzemy, powiedzmy, z trzech pól, czy to pszenicy, jęczmienia, owsa, bo tak w zasadzie początkowe sprawy tylko będą. I wtedy zobaczymy, ewentualnie sorgo, bo sorgo też jest bardzo. Nawet jak wiadomo, sorgo nie wiem jak typowo na ziarno, ale wiem, że na kiszonkę byłoby bardzo, bardzo dobre. Więc zobaczymy. Jak wiadomo, początek też będzie to związane tylko z sianokosami i związane ze żniwami, ale sianokosy właśnie tylko będą siano. Bo małą koseczką nic nie zrobimy. Jest taka inwencja twórcza z mojej strony będzie. Ja będę kombinował, może tak z 5-6 sezonów będziemy sobie musieli to ograć. I myślę, że to będzie fajnie wyglądało z mojej strony. Postaram się to zrobić, zrealizować to jak najlepiej. I po drugie, żeby jakieś fajne też historie na tym gospodarstwie występowały, co będziemy robić, na co będziemy wydawać pieniądze, bo to nikt w zasadzie nigdy nie wydaje pieniędzy aż tak, jak ja planuję tu wydawać pieniądze, i to nie jest związane z maszynami czy czymkolwiek innym. Tak jak w życiu realnym. Zobaczycie, normalny wykup, zakup paliwa po cenie na bieżącej za litr. Normalne spalanie ciągników, a nie, że ciągnik będzie sobie jeździł 3 sezony na jednym zbiorniku. Nie, nie, nie. Dlatego na początku sobie kupiłem 30, bo wiem mniej więcej ile 30 palą w polach. I mogę sobie mniej więcej planować, ile by ta 30 dana spaliła właśnie paliwa. Więc to, tego nikt jeszcze tego nie ogrywał. Ale zobaczycie, niedługo będziemy mówić w polach. Dobra. Myślę, że mniej więcej zarys całej tej mojej inwencji tutaj powiedziałem. Państwu zaprezentowałem. I myślę, że będziemy kończyć, więc w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Zachęcam do zostawienia paczki komentarza i życzę, żebyście jutro przyszli i kolejny odcinek zobaczyli. Trzymajcie się, na razie. Cześć.